bardzo dużo, chociażby to, że tak się zaczynam oswajać, że mam już bliżej niż dalej. Heniek bardzo często o tym mówił. Był bardzo pogodnym człowiekiem i miał jakby taki od pewnego momentu taki duży dystans do przemijania. Był pogodzony, był zadowolony, był spełniony. Niczego nie oczekiwał tak za bardzo. I był w tym po prostu uroczy, był wspaniały, uwielbiałem z nim rozmawiać, a tak się złożyło, że na 2 lata przed tym, jak sobie powędrował, razem pracowaliśmy, bo pracowaliśmy w Poznaniu w Teatrze Nowym, robiliśmy sztukę Cena Artura Millera, grał tam też Oleg, mój brat, w trójkę żeśmy grali i dużo podróżowaliśmy, Warszawa, Poznań, Poznań, Warszawa, mieszkaliśmy razem, dużo gadaliśmy. I w zasadzie on sobie poszedł wtedy, kiedy jeszcze mogliśmy tego zagrać, a zagraliśmy ponad 120 razy. Mogliśmy zagrać następne 120 razy. Także to był super czas dla mnie i dla niego też chyba. On był w ogóle zawsze ze mnie dumny, z nas dumny, bo jeszcze mam dwóch braci. Bliźniaku i zawsze był z nas dumny, zawsze się bardzo nami cieszył i myślę, że, no, że byłby zadowolony, że mimo różnych takich dróg pod wiatr, że tak powiem, no jakoś wychodzimy na prostą.